Gościem Alicji Resich-Modlińskiej jest Piotr Skrzynecki, artysta i jedyny w swoim rodzaju legendarny animator Piwnicy pod Baranami, niepowtarzalny przedstawiciel prawdziwej cyganerii. W chwilach wolnych, których jak twierdzi ma wiele, filozof, koneser literatury, sztuki i ludzi. W ubiegłym roku Piotr Skrzynecki otrzymał tytuł honorowego obywatela stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Autorka i gość programu rozmawiają na scenie Piwnicy pod Baranami. Dobry wieczór. Strasznie się źle czuję, bo wiem, że tłamszę pana poczucie wolności, bo wcale pan by nie chciał tutaj siedzieć. No nie bardzo, mimo że to jest scenka piwniczna, i na której właściwie dobrze się czuję, ale tak uroczyście jeszcze nigdy się jak gdyby nie czułem, żeby tak siedzieć z piękną panią i miłą bardzo. No i witam panią, no, ale nie wiem co. Ja chciałam zapytać pana, czy w ogóle poświęca pan czas na wspomnienia? To znaczy, czy opowiadam, czy też... Czy myśli pan, wspomina, a potem opowiada? No wie pani, czasem tak, na przykład przyszła tutaj przedwczoraj, myśmy się umówili, wczoraj pani była, tak. taka pani elegancka z panem, niższym od siebie, bardzo miła, mówiła po włosku i proszę panią, nie po włosku, tylko to po lwosku, lwoskim akcentem. No i bardzo się miło przywitali. Powiedziała, że my się znamy i że widzieliśmy się ostatni raz 37 lat temu. No i uruchomiła się we mnie taka tak zwana pamięć mimowolna, wie pani, znana z pusta. I wszystko sobie przypomniałem od razu. No i wspominałem z tą Lusią Widzińską z Łodzi, a teraz się nazywa inaczej, właściwie nazywa się Foglowa, żoną lekarza, całe życie żoną lekarza. No i wspominaliśmy jej pierwsze miłości, bo kochała mojego kolegę, ja jej pomagałem, ona była zrozpaczona, chciała się rzucić pod pociąg, ja odprowadzałem pod pociąg, takie miałem przeżycie. Odprowadzał pan kobietę, która się chciała rzucić? Tak? Pod pociąg, tak, ona była, nie chciała sama wchodzić pod ale pociąg. Ale nie chciał się pan razem z nią rzucić? Nie, no tylko chciałem jak gdyby ją pożegnać. Ona miała wtedy 18, a ja miałem 19, no i zrozumiałem, że kobieta sama nie może jak gdyby iść na śmierć. No i tak żeśmy wspominali, ale w ostatnim momencie zorientowałem się, że ona płakała, pamiętam, wspominała sama, dlatego to nie jest niedyskrecja. I żeśmy się jak gdyby zagadali, co ona ma przekazać temu Jurkowi. Proszę, że wybrali, że pociąg przejechał tak szybko, że nie rzuciła się jakoś potem już. Huk nas oszołomił, obudził, powrócił do życia. No i to były typowe wspomnienia, przez naprawdę 20 minut, 30 minut, tak wszystko sobie przypomnieli oboje, cośmy przeżyli w Łodzi, pięknie zresztą, lubię bardzo. Wspomnienia taka, mimowolne, tak jak pan powiedział. Taka pamięć mimowolna. Pamięć mimowolna, tak. A taka samowolna, ona się uruchamia czasami? Wie pani, i zawsze na wczoraj, wczorajszy dzień wspominam bardzo czule, bo ja tak trochę żyję albo do jutra, albo do wczoraj. To znaczy, jak przeżyję jutro, to pojutrze, jeżeli to będzie czas i obszar czasu, w którym się znajdę, to będę myślał sobie o dzisiejszym dniu. Ja nie dalej jak wczoraj widziałam, jak koło pana klęczało kilku młodzieńców. Oczywiście to byli poeci, to byli jeden chłopcy, którzy tutaj teraz śpiewają. Jeden śpiewak. O czym pan z nimi rozmawia? Jak się z nimi rozmawia? Trochę inaczej niż kiedyś. Na przykład człowiek, który śpiewa, jest architektem, bardzo interesującym. I zaczął sam układać wiersze, i zaczął grać na gitarze, i przyszedł i zapytał, czy mógłby tu zaśpiewać. No i chciał wczoraj przedstawić jedną z piosenek swoich. No zresztą panie, jak zobaczyli, to wszyscy się zbiegli tutaj, żeby się przyjrzeć pani. Ja miałam wrażenie, to jednak pan był powodem tego zbiegowiska. No i to są bardzo... Ja pani powiem, że mnie się wydaje, że ci tak zwani młodzi ludzie, jeżeli ich dostrzegamy w ogóle, są niezwykle interesujący i zaciekawieni, otwarci światem, o wiele bardziej niż to kalekie moje, jak gdyby, towarzystwo, którym przeszedłem przez tyle lat, dlatego że my trochę jesteśmy wykolejeni wszyscy ci dorośli, a tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy, jeden chce wysłać na przykład, fascynuje go Caligula, chce wysłać Caligulę nagle tutaj. Piwnicy, co już naprawdę jest zapomnianą dawno historią, na przykład w moim życiu Caligula i Camille, i wszystko, i Sartre, i to tego. Jak gdyby na nowo odkrywają rzeczy, które my już trochę znamy, nie odkrywając zupełnie tych
czasów ponurych, jak tam stalinizm, nie stalinizm, a Katyń, nie Katyń, to ich nic nie obchodzi. Raczej interesują się bardzo sprawami właśnie kulturowymi, to jest niebywałe. Jest tyle młodych poetek. Młodych poetek, no proszę powiedzieć. Zatrzęsienie. A autentycznie zatrzęsienia u nas są fajni muzycy, kompozytorzy, którzy układają im te wiersze. I mało dorośli rozumieją jak gdyby czułość młodych poetek. I świetnie te wierszyki przekładają na piosenki. Teraz mamy bardzo dużo już nie klasyki takiej śpiewanej. To znaczy tam nam Libert, nie Libert Baczyński, takich wierszy prawdziwych, Baliński czy coś takiego. Tych poetów, których śpiewaliśmy, czy nawet tu im, a dużo bardzo współczesnych, takich, co chodzą po ulicach i jeszcze studiują, albo też są nawet w szkole. Dziewczęta bardzo dużo piszą w drugi licealny, przed maturą, potem to i rzucają, bo mają zajęcia jednak na uniwersytetach, a chłopcy, panowie właściwie już, zaczynają gdzieś bardzo ciekawie pisać wiersze, drugi rok studiów. Właśnie architekturę pisze i budownictwo dużo pisze, teraz... Ale nie o budownictwie, nie, o miłości. Skąd? Nie, raczej może nie o miłości, tylko o przeżyciach surrealistycznych, postrualnych, raczej trochę w kierunku czarnego humoru, w kręgu jakiegoś takiej, wie pani, euforii, nawet sytuacjami strasznymi, znanymi, złymi, gdzieś blisko tajemnic. Tych naprawdę ciemnych. I widzi pan w tym materiał piwniczny. Tak. I nawet jest taki kącik, jak jest kabaret, to bardzo śmieszne, to wychodzi zawsze dwóch poetów, którzy mają, czy jeden, jak jest tego poetki też, ale mają prawo powiedzieć tylko bardzo króciutki wierszyk. Czy pan sobie zdaje sprawę z tego, ile jest ludzi, którzy by chcieli wydrzeć z pana tę tajemnicę? Na czym to polega, że już trzecie pokolenie, a tyle zawsze jest osób wokół pana, one ciągną do pana. Czy pan je ściąga? Jest pan charyzmatyczny? Na czym to wszystko polega? Proszę panią, ja trochę na tym zastanawiałem, bo już jestem dorosły wreszcie. A od kiedy? No, bo ja wiem, dorosły tylko jak gdyby, można powiedzieć, kiedy znaczymy coś w czas ludzkie życie latami. A niedawno, jak właśnie z moją koleżanką Lusią Widzińską, byłem jeszcze młody, prawdopodobnie te 40 lat temu, tam 37, co mnie wyciągał z pociągu. Proszę powiem, przypadek rządził, że ja żyję tak, jak żyję, ale to od początku, tak mi się udało od małego, nazwijmy to, dziecka. To trochę powiadam los, przypadek, historia, bo te wszystkie rozmaite wydarzenia historyczne też na to czasami wpływają, prawda? I ja sobie tylko uświadomiłem, że nie ja mam rację, ale ludzie nie mają racji tak żyjąc, jak żyją. To znaczy, że muszą podlegać pewnym schematom, pewnym sprawom, które jak gdyby już na nich czekają gotowe. To znaczy skończyć studia, skończyć naukę, mieć zawód, pracować, zarabiać pieniądze, mieć dzieci, mieszkanie. Strasznie dużo muszą spełnić tych jak gdyby celów małych, większych. Biednym ludom podróżować to już w ogóle prawie niemożliwe. I jednocześnie to muszą robić i to ich szalenie męczy. A jeżeli człowiek jakiś znajdzie się, który tego wszystkiego przed sobą nie ma, to naprawdę ma dużo czasu i jest wolny, swobodny i każdy lubi przecie poleżeć, pomarzyć, pospacerować, zająć się swoimi przyjaciółmi, dobrze zjeść, trochę wypić i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli zdarza się taki człowiek, który tak całe życie żyje, to myślę, że to jest możliwe takie. Obyś te wszystkie niesamowite społeczne rygory, bo jednak są skazani na społeczeństwo. Niestety nie jest to najlepsza z typu organizacji, które powinny jak gdyby ogarniać ludzkość czy ludzi, no ale taka jest, innej nie ma, prawda, bo się znaczy rozpadają. I mnie się wydaje, że w tryb życia, jaki prowadzę, nie podoba się, to nie znaczy to, że w każdym z nas tkwi potrzeba zupełnej takiej przeczekania tych kilku miesięcy, lat, przejściem, potem spacerze po ziemi, żeby
raczej w sposób zabawny, wesoły. Oczekujemy na to, co będzie w przyszłości, niż co jest, bo tutaj no, ewentualnie tyle zdobędziemy w życiu, to są sąsiedzi, prawda? To może lepszy samochód, może lepszy dom, może nauczymy się kilku więcej języków, które tak, sprawiają. Czyli, czyli z jednej strony pan zaspokaja ich potrzebę wolności. Znaczy widzą w panu tę wolność i myślą, może, a trochę nie, bo ja tak też żyję, tak więc znaczy tak można, jak się żyje. Panu no. się udało, znaczy oczywiście trudno sobie wyobrazić, że to była że ciężka cały praca. To jest ciężka praca, być niezależna, tak? Ale w tym właśnie to bardzo zabawne, że w tak trudno, bo to się bardzo trudno realizować życie zupełnie niezależne, prawda? I ludzie, którzy szaleni, zatroskani swoimi sprawami, chętnie pomagają, bo potrzebują takich no, przewodników. Nierobów czy nierobów, właśnie. Ludzi, może nierobów, bo to nie w tym sensie, ma pani rację. Nie. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że być może to poczucie pana niezależności, ono też jest budowane przez to, że pan bardzo dużo wie, że pan bardzo dużo przeczytał, że to wszystko się gromadzi w jedną całość i pan przyciąga swoją wiedzą. No to wiedza, wie pani, dość nijaka, tylko że jak miałem tyle czasu, to wie pani, strasznie pan. Trudno. Ale to pan jest bardzo pracowity. Nie, no praca to jest, wie pani, to czegoś nie lubi, a ja nigdy czyli nie czytanie, pracowałem. Myślenie to nie jest praca. No nie, to jest przyjemność człowieka. Każdego. Tak. Nie, to jest przyjemność, to jest taka, no można powiedzieć, jak pójście gdzieś do teatru. Pewnie, wie pani, jest to takie rozkoszne, że można dzięki tam czytaniu równie na ty być z jakimś Monteniem, jak z moim sąsiadem Liszką, Zbyszkiem, czy tam z moimi przyjaciółmi, z którymi jestem związany, na przykład w kabarecie w piwnicy. I piwnica ma tą też z dnia na dzień życie, takie swobodne, jako piwnica. No tak, ale pan w tym całym swobodnym życiu, pan jest takim elementem stałym i bardzo ważnym, bo pana opinia ogromnie się liczy dla tych wszystkich młodych ludzi. Pan powie tak, no to oni szaleją z radości. Pan powie nie, to, no to oni chcą popełniać samobójstwa. To jest bardzo miło słyszeć, co pani mówi, ale... Ale panie Piotrze, pan jest wyrocznią estetyczną dla tych wszystkich osób, które się tutaj przewinęły. Naprawdę? Naprawdę, no, naprawdę tak jest. No nie wie pani, nie wyrocznią, tylko mnie się wydaje, że jedna rzecz dzisiaj słyszałem chyba w telewizji rano. To pan ogląda telewizję? Tak, puściłem sobie telewizję dzisiaj rano, tak mam taki telewizorek, ale tylko troszeczkę, to znaczy chwileczkę, nie da chwileczkę. Nie bardzo oglądam, bo nie wiem co kiedy jest, tylko mi opowiadają, ale tam była rozmowa o tolerancji, dość taka dziwna. Tam gdzie ktoś powiadał, że jest tolerancją, drugi nie tolerancji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, wie pani, ja bym tego słowa nie tykał, bo ono jest takie, nie wiadomo o co chodzi, czy tolerancja to jest to, że nie wiem, jak pani późno wstaje, a ja wcześniej, ja pani na to pozwalam, czy pani lubi bewsztyk po tatarsku, a ja tam, nie wiem, kluski z makiem. Tylko, że tutaj jestem o tyle, jak gdyby, potrzebny, że musi być jeden przynajmniej taki, co na niczym mu specjalnie zależne wszystko pozwoli. To znaczy, tak jak gdyby... Ludzie są swobodni, ja nie jestem wyroczny. Pan nie chciałby być, ale pan jest. To jest różnica. Ja bym też chciał być artystą, ale jak nie mogę, to jestem godny. No także każdy chciałby być prawdopodobnie sportowcem. Pan nie uważa się za artystę? W pewnym sensie tak, tylko że moje dzieło, powiem nieskromnie, nie jest tego świata. To znaczy, że ja nie jestem w stanie nic zrobić realnego, co by pasowało do konwencji, czy konwencji, która jest jak gdyby konieczna przy tworzeniu dzieła sztuki, czy coś takiego. Mogę je tylko sobie, jeżeli jestem, to tylko w marzeniach. No marzenie też może być dziełem sztuki. Tak, no. Tak, ale piwnica niewątpliwie jest dziełem sztuki dla bardzo wielu osób. Nie wiem, czy pan się zgadza. Piwnica z tym wszystkim, co wniosła,
z tymi indywidualnościami, z poezją, z muzyką, ze sposobem przedstawiania, z tym poczuciem wolności. Ona jest dziełem sztuki i gdyby pan jako animator miał zdefiniować, na czym polega wyjątkowość. My to robimy jako taką psychoterapię, tam sobotnio, z czego wychodzą pozory, jak gdyby spektakle, a nie są to spektakle, to są raczej spotkania nas wszystkich i gdzieś zarażamy trochę tych, co przychodzą i też żyją schematem tygodnia, dnia pracy i och, ja teraz odetchnąć, wszystko domu zostawić, wypić szampana, no nie wiem, co to... Tak, tak, panie Piotrze, ale w ten sposób można czuć, jak się na przykład pójdzie na jakiś beznadziejny film do kina, tak, tak, tak też się można czuć, ach, odetchnę sobie, tam oni się pozabijali, już film się kończy, ale przecież w piwnicy chodzi jeszcze o coś innego. Duch no. piwnicy, nazwijmy to. Słucham? Duch piwnicy. Co Duch to jest piwnicy. Takiego? No to jest jak gdyby ten, powiadam pani, uwolniony na chwilę z klatek duch nas wszystkich. I to uwolnienie prawdziwe, na ogół szczere, bo tu ludzie, na przykład, przepraszam bardzo aktorów, ale aktorzy są naprawdę dla mnie fenomenem zawodu ludzkiego, ale aktorzy są tutaj prawdziwi, aktorzy świetni, jak tak jak byli Łomnicki, że jak Łomnicki tu wystąpił, przepraszam, to żałość brała. Nie potrafią sobie z tym poradzić, bo oni mają wspaniałe schematy, które muszą być wydobyte, wykreowane, prawda? Muszą być słowami, dźwiękiem, światłem, wszystkim, prawda? Że tutaj, a u nas uwolnienie polega na tym, że właściwie może pani wszystko. Nawet zabrać się do naga, to nie szkodzi, no nawet przede wszystkim czy tańczyć, czy śpiewać, czy też pozwolić sobie na złe żarty, na dobre żarty, krytykować, no po prostu być tym podstawowym archetypem jak gdyby zachowań ludzkich i to jest, mnie się wydaje bardzo, to nie ma celu teatralnego żadnego, też nie ma celu takiego, jakby się wydawało, co ja tak opowiadam, że my nie w tym celu przychodzimy, ale tak się stało. Tak się stało, bo nie byliśmy grupą beznadziejnie, wie pani, na początku taką izolowaną. Wskutek tego musieliśmy zacząć, na szczęście byli to ludzie, którzy zajmowali się malowaniem, poezją tym. Bo jedyne wyjście to jest otoczyć się naprawdę wierszami. I to jest tylko to, co mnie się naprawdę udało, że towarzyszą mi tyle lat wiersze, piosenki, cudowne obrazy i zdarzenia tego estetycznego. Ale to nie moje dzieło, tylko to dzieło innych. Oj, bardzo, bardzo Bogu dziękuję, że jest na ziemi coś takiego. No może się tutaj dziać wszystko, ale na pewno nie będzie się działo to, co się panu nie podoba. Czy były takie chwile, że na przykład to, co się działo tutaj, kompletnie wymykało się pana kontroli? To jest też może złe słowo, ale wie pani, nie podobało się. Mi się wydaje, że jak się coś podoba, to trzeba to wyrzucić przez okno. Tak. Ja tylko właściwie te rzeczy mnie się przyjmuje, które mi się nie bardzo podobają, bo myślę, dlaczego, w czym jest tajemnica, w czym jest tego, że ja tego... Jak już się podoba, to już się ma załatwione, to prawda? To tylko można już innych uczyć już. Czuję się teraz jak detektyw na tropie, znaczy jak się panu nie podoba... To znaczy, że jest dobre. To znaczy, że jest dobrze, tak? Że jest dobrze, i w ten sposób pan wyczuwa tak. potencjalny talent? Tak, wydaje mi się talent w ludziach, bo jeżeli się podoba, to człowiek to uładzić, zatrzymać, przestaje to mieć oddech i lot, to co się podoba, to co się nie podoba, zaczyna być początkiem czegoś nieznanego, jakiejś małej przygody, wie pani, jakiejś no, niezwykłości po prostu. Ale musi być intrygujące chyba, no coś musi... Oprócz tego, że się nie podoba mieć taki człowiek. A no tak. No. A co? No, talent. Talent. A panie Piotrze, jak pan... W zdolności czy coś takiego. No to tak, coś takiego się przydaje w ogóle w życiu. Takiego Ducha Świętego. Tchnienie Boże, to jest też dobre słowo, prawda? Tchnienie Boże. I pan to jakoś wyczuwa. No nie no, wie pani, to się tam przebija, to nie ma co wyczuwać. Samo się przebija. To samo. No ale wiele osób tego by mogło nie zauważyć. Pan zauważa i to jest takie konsekwentne już od 56 roku, także to jest dobry plon. No bo ja w przyjaźni żyję ze świętymi, wie pani.
Zawsze w Warszawie nam się dlatego tak było ładnie, bo wystosował do Izerlesa. To jest taki filozof fantastyczny, który przybył z Hiszpanii bodaj na Starym Cmentarzu Żydowskim. Tam może pani pójść, wrzucić karteczkę, jeżeli ona jest gorąca i prawdziwa, list, napisać swoje życzenie. Ale musi dotyczyć rzeczy, jak gdyby to życzenie, bo on był filozofem i takim raczej człowiekiem myśli zrzuconym na ziemię, mniej konkretnych, nie tak, żeby wygrać totolotka, ale miłość, coś takiego, zdarzenie niezwykłe, obraz, podróż, błagać go o to, żeby pomógł, pomaga. Tak, drugie, to wierzy. No ja to zrobiłem, wróciłem list przed Warszawą. I gdzie pan chciał pojechać? No nie do Warszawy, żeby wystąpić z kabaretem, żeby się uznało, że było pięknie. A drugi to jednak jest ten Święty Juda od rzeczy niemożliwych. Znajomych nam. Też jest pan w kontakcie z nim? Tak. I o co go pan prosi? No właśnie prosiłem znajomych, poszli na mszę i żeby na mszę w intencji tego, żeby wieczór był piękny, bo szkoda, Czyli jak zwykle te marzenia takie krótsze. Wiem, że pan chciał jechać do Casablanki. Myślałam, że może o to pan prosił. Nie, na nie bardzo chciałem do Paryża kiedyś i nagle mi się udało. No właściwie nie jestem zdziwiona. To, co słyszę, trochę się zgadza z tym, co myślałam. Jest w tym jakaś metafizyka. Ona jest w panu, ona się z pana wydostaje. Jest w tym jakaś tajemnica w pana rozmowach ze świętymi, rozumiem, że z Bogiem. Nie, no z Bogiem to nie. Już rozmawiał papież. Tylko. Ale on jest moim przedstawicielem. A miał pan szansę z papieżem rozmawiać. Wie pani, przed chwileczkę tak, myśmy byli razem z kabaretem i to było ogromnie śmieszne. Byliśmy w Arece na tym festiwalu, gdzie nam zresztą udało, na szczęście. Pojechaliśmy do Rzymu i tam była taka tego piękna audiencja wszyscy. I staliśmy tak przy ścianie i papież wszedł nagle, jak oświetliła się ta piękna sala Sekstusa, piątego tam szóstego i powiedział, ja stałem z brzegu, miałem przedstawić zespół i wszyscy zamarli, tam zakonnice, niezakonnice, taki długi szereg siedział w zakonnice i papież powiedział, znam pana z Krakowa do mnie i ja na to zupełnie mnie zatkało, diabeł mi zamknął. Wszystko we mnie powiedziałem, Ojcze Święty, ja Pana też. I zakonnicy tak zrobili. I tak się modliły. No i wtedy to był kontakt taki bardzo bliski, bo on się ucieszył, że nas zobaczył właśnie z Krakowa. I to bardzo ładne. I podobno się dla mnie też pomodlił. Dzięki mojej znajomej, która go zna i jest perytycznie. Trudno, nie mamy czasu, żeby o wszystkim mówić, ale jedną rzecz chciałabym poruszyć, na przykład Baudelaire. Jak wiadomo, on używał alkoholu do tego, żeby wprowadzać się w stan najpierw skroplenia, a potem takiej ekstazy, to znaczy bycia na granicy świadomości. On twierdził, że wtedy dobrze mu się tworzy. Ja chciałam zapytać, bo szczerze zawsze otwarcie pan o tym mówi, że lubił się napić przed występami. Wiadomo, ze wspomnień to wynika choćby tych, którzy się przewinęli, że sporo tu kiedyś grzanego wina przepłynęło i wódeczka i tak dalej. To jest sympatycznie podawane, ale ja myślę, że coś jeszcze w tym tkwi. Dlatego otwarcie chcę zapytać, jaka jest rola alkoholu w twórczości? Proszę panią, mnie się wydaje, że ogromna. Ogromna dlatego, że alkohol ma... Proszę panią, jakby ktoś za przeproszeniem jadł codziennie 5 litrów zupy pomidorowej, też się rozchoruje i będzie stuknięty. Naturalnie nie przesadzać należy. Szczególnie z ryżem. Zupa pomidorowa jest bardzo zdrowa. No bo alkohol wszystkim uwalnia nas, ośmiela. Poza tym pobudza te struktury od naszej osobowości, wyobraźni, umysłu, które są stają się jak gdyby czystsze. To znaczy przestajemy być zaangażowani cali dzięki alkoholowi, przedłuża nam w egzystencję tylko biologiczną. Jesteśmy po prostu bardziej dzięki alkoholowi, między innymi trochę narkotykom, za mało mam doświadczeń, żeby mówić. Możemy kierować swoje spojrzenia, umysł, wszystkie emocje
w innym kierunku, jak gdyby pozaziemskim. A z tegoż kierunku powstaje właśnie sztuka, jak wiersz, jak wszystko, jak tak mi się wydaje, taniec. No ale też niszczy, zabija. No wie pani, lepiej być zabitym i zostawić po sobie 5 obrazów, cudowne symfonie, jak, bo ja wiem, Beethovena, czy innego, czy Mozarta, muzykę, niż być zabitym i zostawić za sobą 100 trupów. Nie, albo samą zupę pomidorową. Albo samą zupę pomidorową. Też zabija, wszystko zabija, no po to żyjemy na świecie, żeby być... A to tak pan mówi i właściwie to nie jest dziwne, bo pan trochę nie przywiązuje wagi do siebie, prawda? Do tego, w jaki sposób pan żyje. No nie, ale bardzo lubię wspaniałe perfumy. Znaczy po goleniu. Ale nawet pan nie przeczytał książki. Właściwie o panu. Mówię o książce pani Joanny Roniker. Nie przeczytał pan, bo pana nie ciekawi. Nie chce pan celebrować swojej osoby w ten wie sposób. Pani, bo ja nie przeczytałem go dlatego, że także jak byłaby piękna, to przepraszam bardzo każdy człowiek. Szczególnie, że to jest materia dotycząca także mojego życia. Bym zazdrościł, że to nie ja. A jak byłaby niepiękna, jak jest niepiękna, to musiałbym milczeć, co było krytykowanie. Nie przeczytałem, to jest wygodne. Ale bardzo wiele osób przeczytało i to jest książka bardzo czytana i bardzo przeczytana. No to, nie, bo to bardzo jest utalentowana dziewczyna, dziwy pani. I właśnie martwiłem się bardzo, czy to będzie mogło być czytane przez innych, nie ze środowiska ludzi. Pani mnie pocieszyła, że tak. Że... Tak, ja przeczytałam i między innymi z tej książki wynika, że pan już jako niespełna 30-letni chłopiec, chłopak, młodzieniec, kiedy się pan tutaj pojawił, już w panu było to, co jest teraz. To znaczy jakiś smutek, jakaś filozoficzna zaduma, mądrość, pobłażanie dla ludzi. No, nie zwracanie uwagi na doczesne bogactwa, lekka pogarda do kariery i tak dalej. Oj, to tak wie pani, tak się mówi, jak mężczyzna, nawet tak cię kochałem, jak temu, czemuś mi wtedy nie powiedział, czemu pani mi wtedy nie powiedziała, ja w ogóle nie wiedziałem. No wie pani, ja nad tym się nigdy nie zastanawiałem, kim jestem niestety. Bo bałem się ze strachu też wygodnictwa, by zastanowić się i uznać, że się jest okropne, że się nie udało, że się jest niezdolnym do tego. Uznać, że jest się wspaniałym, to też jeszcze gorsze. I teraz, proszę pani, tutaj się zorientowania, dzięki pani, w ogóle zacząłem myśleć o sobie troszeczkę. Cieszę się. Myślę o tym, że wie pani, dzięki temu, że nie interesuje się sobą kompletnie, prawie kompletnie, no tyle o tym, żeby no, miło spędzić czas, ale to nie moja osoba spędza czas, tylko jakaś inna. To interesuje się innymi ludźmi i to też szalenie jest ważny element, bo ja to robię jako psychoterapię dla siebie, egoistycznie, bo nie można nic robić nieegoistycznie. Wszystko lepiej robić egoistycznie, z przyjemnością, niż dobre uczynki bez przyjemności, wie pani. I to mi sprawia przyjemność, bo dzięki temu nie muszę się mordować, a nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tamtego, nie doszedłem do tego, dzieci źle wychowałem, a żonę porzuciłem, co tam. Tak, ale dlaczego pan nie chce być? Bo rozumiem, że ta piwnica to jest azyl, ci ludzie pana otaczają, stwarzają taką gąbkę między rzeczywistością a panem. No ale dlaczego pan nie chce być? To co jest poza piwnicą? Co to jest takiego okropnego? No to okropnie, gdzieś nie podoba mi się. A moje życie własne mi się dość podoba i dlatego czas strasznie dużo, wie pani, otoczyć się murem, powiedziałem, przyjaciół i wierszy, żeby można chronić życie własne. I wie pani, no nie można. Trzeba jedna rzecz, co możemy zrobić, to ocalić swoje, to co mamy ofiarowane przez, nie wiem, no, ofiarowane. I to pan ma tutaj, w trzeba, tych murach. Trzeba, widocznie tak. I muszę tego chronić, bo nic innego nie jestem zasadą. Coś pan musi, panie Piotrze. Doszliśmy do wniosku, że do czegoś pan jest zmuszony. Nieprawdopodobne. No, żeby nic, ja pani powiem, żeby nic nie robić, trzeba się naprawdę dużo nakarować, żeby nie. Bo to, no, nic nie robi, to znaczy, wie pani, tak robi to, co się pewnie podoba, jak gdyby. Bo naprawdę... No co ja zrobię, jak ja lubię spacerować, a
a nienawidzę, no nie wiem, jeździć. Może na rowerze lubię, ale spadłem z roweru, więc nie tego. Mam lęk przestrzeni, więc nie chodzę po wieżach. Po co? Mimo, że wieże są ładne, to wolę patrzeć z dołu, wtedy też ładnie wyglądają. No więc wprowadziła mi pani w zamęt, bo... Bo tak trudno odpowiedzieć, po co się jest, kim się jest. No na to nie można odpowiedzieć, dlatego się trzeba modlić. Ja wiem, może chodzi o to, żeby pytać innych. Może tam się znajdzie odpowiedź. No bo wie pani, tylu mądrzejszych, ja zawsze sobie tłumaczę, że tylu mądrzejszych na czym zastanawiało naprawdę, że no już... Tak załatwił na ten Sokrates, wiem, że nic nie wiem, że już nie ma. Mnie się wydaje, że i tak nam się udało dość dużo o panu dowiedzieć. No nie bardzo, no tylko tyle, że naprawdę jestem kompletnym ignorantem i w ogóle nie kapuję się w tym wszystkim. To się dzieje, dlatego mnie to nic nie obchodzi. Cóż ja zrozumiem, co się dzieje na Wenus albo gdzie indziej. Czarna dziura, no to się strasznie że co ja się będę... A natomiast pomodlić zawsze można, to bardzo przyjemnie, tak. Człowiek się czuje upewniony. I zawsze można zawołać do matki, mamo pomóż, a ty się pomóż mi wejść na te schody. No oni jednak patrzą na nas tam z daleka i pomagają wszyscy. Życzliwi, dlatego warto na życzliwość ludzką pracować, żeby potem jak już odejdą na chwilę, żeby... Pomagali, no właśnie robić w moim przypadku przedstawienia, ktoś robi dobre ciastka, które ja zjadam, to też jest posłannictwo, a właśnie dobre zupy, a pyszny alkohol. Odejdą na chwilę, to znaczy później gdzieś się spotkamy? No tak, i dlatego a człowiek... Gdzie? No tam, gdzie powinniśmy być. Tutaj takie doświadczenie smutne na ziemi. I dopiero los nas się pisze, że nas samych przecież, no nie. To nie jest taki sekciarski pogląd, ale też wiemy, że to jest za bardzo głupia historia, żeby te 10 lat, 20, 30, 10, 1 rok pochodzić po Krakowie i nic więcej. Już naprawdę. Jak wie pani jeden ateista mówił, że Boga nie ma. To gdzieś zasłyszałem i odpowiedziałem mu i zatroszkał się tym, że pamiętaj zawsze o tym, że Bóg jest tak wszechmocny, że może go nie być. I ateista już przez to być ateistą. Trwożył się, że Bóg mu kazał. No więc to ja w tej chwili nie propaguję żadnej wiary, ale miło wierzyć. Ale koncepcję jakąś pan ma, no jeżeli wierzyć to w coś, tak, czyli tak. Konkretnie... No, gdzie po tej chwili się spotkamy? No bo ten filozof słynny, co pani go na pewno zna, powiedział, że człowieku nic nie tracisz. Jeżeli nie wierzysz, masz tylko pobyt na ziemi. A jeżeli uwierzysz w uniwersum, w wszechświat, że jesteś jego cząstką, wszechświat, jak my śpiewamy, to masz dwie rzeczy, co ci szkodzi. Handel po prostu. Ja uważam, że trzeba wierzyć, że jesteśmy cząstką czegoś bardzo ważnego i wielkiego, niezwykłego, co tylko z daleka się temu przypatrują, temu widowisku. Juwenalia jest bliska, gwiazdy daleko, więc to niestety wolałbym gwiazdę teraz. Więc ja też proponuję, żeby zupełnie nie za wielką wagę przywiązywać do tego, co jest, ale żeby było właśnie tak miło, jak wśród muzyków, poetów, żeby tę chwilę malarzy, przetrwać. Tak, żeby tę chwilę przetrwać w sposób tego i dlatego szukajcie wszyscy państwo. Poezji, przyjaciół. Tak, przede wszystkim. To jest bardzo dobrze, bo to się sprawdza. No i wtedy poza tym właśnie alkohol. Dlaczego wracam do alkoholu? Bo daje możliwość większego zrozumienia. Ludzie się bardziej rozumieją. Czasem nienawidzą przez alkohol, ale to nie ludzie, to ta gorsza część. To jak jest dla psy się napiją, to też jest bardziej pogrzewka. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę na ja tej scenie. Dziękuję. Na pana scenie, no, w pana scenografii. No bo w końcu nie taka rozmowa, to trzeba pójść do restauracji, a może przejechać nad morze.
To ty to... A udało się na scenie, to niesamowite. No to jeszcze musi... raz bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo, że taki skecz odegraliśmy. Mam nadzieję, że to nie tylko skecz. No, dziękuję bardzo.